została, to chciałabym, żebyśmy sprawdzili, czy wszyscy do nas dotarli. Po kolei będę wymieniała szkoły, a ta szkoła, która zostanie wymieniona, podniesie ręce, dobrze? Tak? Gimnazjum numer 1. Pomocy! Gimnazjum numer 2. Ja niech ktoś pomoże, ludzie! Pomocy! Niech ktoś pomoże tutaj! Pomocy! Krzysztof! Ej, Krzysztof, co stary, ci no! Krzysztof! Pomocy! Krzysztof! Ej, Krzysztof! Krzysztof! Krzysztof, co ci jest? Krzysztof! Krzysztof, co ci jest? Niech Ale co się panu stało? Halo? Wezwałeś karetkę? Co się panu stało? Czemu pan mnie nie słyszy? Halo? Co się panu stało? A gdzie jest karetka? Zaraz wyjdzie. Co się panu stało? Gdzie jest karetka? Kolega nas poczęstał papierosami. Alkohol czuje. No jedno piwo tylko. Chyba to się nosi, nie? Jedno piwo i idę. Tak? Jak to źle się Patrzcie. Normalnie jest mu operacja. Dajcie mu gata, to tam życie. Zapytam kierownika szkoły, nie chcę, ale zrobiliśmy działań. Jak się cofną trochę, cofnijcie się jeszcze trochę. Zapakują go drzeć! Witek, ty jesteś! Serio, ale... No bo patykania zapakują? Jedna raz to paska plantuje. Znaczy, zamknęli go przed sam. Na szczęście był to tylko happening, który zorganizowało Stowarzyszenie Pro Bono Familia wspólnie z instytucjami odpowiedzialnymi za prawo i porządek. Po demonstracji na rynku młodzież przemaszerowała do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.
Tutaj obejrzała przedstawienie teatru profilaktycznego Marka Kotańskiego. Pomagając innym osobom, osobom chorym. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, co dzisiaj tu się odbyło na Rynku Wrzesińskim, to jest to, że jest to inicjatywa oddolna, że jest to inicjatywa mieszkańców, stowarzyszenia, fundacji i udział młodzieży w tym. I pokazanie taki przez młodzież w drastyczny sposób tego, co może się wydarzyć z każdym z nas w momencie, kiedy będziemy zażywali środków odurzających, psychotropowych czy tak zwanych dopalaczy. Na pewno odniesie to jakiś skutek. Trudno powiedzieć dokładnie, jak młodzież to odebrała, dlatego że były bardzo podzielone zdania. Część z nich od razu podejrzewała, że jest to jakaś gierka, że to niemożliwe, żeby przy takim spektaklu tak przypadkowo ktoś zasłabł i od razu jest i policja, i pogotowie, i wszystko inne. Inni dopatrywali się, że jednak oddycha. Ale było sporo osób mocno zaniepokojonych, mocno zdenerwowanych, szczególnie osoby, które zupełnie nie wiedziały, dlaczego tu się spotkaliśmy, a więc te osoby z zewnątrz, taki młody człowiek, że on rzeczywiście się nie rusza, że coś tam się dzieje, nie wiedzieli, jakby tu pomóc, jak zareagować, także na pewno było to coś, co może odnieść skutek, trudno powiedzieć jaki. Fajnie, że to tylko udawanie i miejmy nadzieję, że nigdy coś takiego we wrześniu się nie wydarzy.